Cześć, tu Maś, witajcie w kolejnym odcinku serii Planet Zoo. Dzisiaj zaczynamy nowy scenariusz. Tutaj udało mi się, słuchajcie, wbić złotą gwiazdkę, w sumie długo to nie trwało. A dzisiaj zoologiczny park rozrywki Myersa. Zoologiczny park rozrywki Myersa to podjęta przez Dominika próba odzyskania dobrego imienia w Indiach poprzez przekształcenie zbudowanego tu wcześniej kasyna, które było w wyjątkowo złym guście. W tym skleconym na prędce zoo aż roi się od poważnych problemów, których rozwiązanie jest twoim właśnie zadaniem. Już się przestraszyłam, że od średniego możemy zaczynać. Dobra, rozpoczynamy. After you did such sterling work with that last zoo, I've got a reward for you. No, dzięki. To India, so you can fix up the mess one of my other zoos has gotten into. Just to give you a little history, the zoo used to be a casino I had a majority share in, but we had to shut it down. Apparently, building a casino so it looks like a temple is in poor taste. Who knew? Well, I had workers converting the casino grounds into a zoo, but they've not done a brilliant job. We keep having power outages, which turn our electric fences into regular fences. The animals escape, people scream, blah, blah, blah. Not an ideal situation, so do something to fix it. Especially as I want you to get some Bengal tigers and put them around the old casino building. I'm all for gambling, but not with people's safety. And not just because of the fines. Plus, you need to clean up all the water. It's extremely unpleasant at the moment and will not be good for the animals. I'd really hate for them to get sick, because it might mean hiring more vets. Oh, and I found some elephants down the back of my proverbial sofa, so find somewhere for them, would you? I think I might be able to find some bears back there, too. Okay, good. You should probably head off now. Win big for me. Dzięki, dzięki, pobawię się bardzo dobrze. Okej, uzyskaj czystość wszystkich jezior wybiegów na poziomie 90%. Adaptuj i umieść w odpowiednim miejscu zwierzęta, słonie indyjskie. I wypracuj zysk 11 tysięcy. Dobra. Handel zwierzętami. Mamy tu, mamy nagrodę za słonie. Dobrze, tylko teraz tak. Z wodą to ostatnio wy mnie ścigaliście o to. Więc mniej więcej mam pojęcie, o co chodzi. Teraz tak, wybieg dla słoni. Czy tutaj jest jakiś konkretny wybieg dla słoni, czy ja muszę go sobie zbudować? Zaraz popatrzymy. W sumie teoretycznie tu by był ładny wybieg dla słoni. Stąd można byłoby jakieś przejścia porobić. No, można coś tu pomyśleć. Chyba, że to... No tutaj... Tu średni wybieg dla słoni. Dobra, zobaczmy, jakie my mamy zwierzęta w tym zoo i jak one się tutaj mają. O, mamy... Galigatora, tak go nazwę. Tutaj, no ty na pewno masz brzydko w kwestii wody. Z tego co wiemy, to woda u ciebie nie bangla. Więc tak, to są udogodnienia, to jest infrastruktura, uzdatnianie wody. Weźmy tylko na wodę. Jest taki i taki. Ten niebieski jest ładniejszy. I tak, ja bym go postawiła tu, tylko że zaraz się człowieki przytegują, że befe i w ogóle... że nieładne. Wiecie co, zrobimy to tak. Weź na razie wyjdź z tego. Krzaki sobie przeniosę, no nie na sufit, ale tu. Tutaj sobie to postawię i z każdej strony krzakami ogrodzę. Też pisaliście mi parę odcinków temu. Ja przeważnie nagrywam 3 odcinki na tydzień za jednym zamachem. Tak mi jest wygodniej. Wiecie co, będzie jednak ten, bo on kolorystycznie bardziej pasuje. Dajcie, ale później wasze rady, jak widzicie, uwzględniam, jak tylko mogę. Dobrze, postawię ciebie tu. Dlaczego tu nie mogę? Ale ja tu chcę. O, dziękuję. I teraz daj stąd, daj tu ścieżkę. No daj kawałek ścieżki. Dziękuję. O, dobra, już tu działa. Teraz oddaj te krzaki. Jednego postawię tu, drugiego postawimy tu jak stał i zrobimy trasy. Mówiliście, że trasy są ścieżka, ścieżka dla personelu. O, widzicie, zrobimy tutaj, że ta jest dla personelu i oni tam włazić nie będą, może nie będą na to patrzeć. Dobra, teraz tak, kwestia tego, no, tylko pokaż mi,
No teoretycznie on tutaj wodę nam uzdatnia. Jeszcze tutaj, o matko, ile tego uzdatniania wody tu jest? Tu coś mieszka? Chyba nie mieszka. Dobra, ale zajęliśmy się od naszego krokodylka, to zadbajmy o głównie o jego tutaj, wiecie. Aha, wy ludzie sobie tędy chodzicie i oglądacie, ale mi wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja tutaj dała szkło i też żebyście mogli oglądać, tak? Proszę bardzo. Jeszcze pamiętajmy, że ja tutaj muszę wyrobić dla nich zysk 11 tysięcy, tak? Więc w związku z tym niech to ma wszystko ręce, nogi. Dajmy udogodnienia, proszę bardzo, to co ja zwykle lubię. Tutaj obróć. O, będziemy wiedzieć, plus skrzynka, skarbonka dla naszego krokodylka. Gdzie ona tu jest? Gdzie ja zgubiłam skrzynkę? Nie mówcie, że skrzynki jeszcze tu nie odkryto. Oczywiście, że odkryto. Proszę, tu. Może być. Znowu, patrzcie, dziadostwo, nie ma koszy. Dobrze, już zrobię. Tutaj tak, tutaj mieszka. Nie wiem, jak to się nazywa. Gawian gangesowy. Ktoś się w życiu nudził i wymyślał takie nazwy, wiecie? Dobra, finanse, napoje, pamiątki, wejście, toalety. Gdzie są kosze na śmieci? Tu. Dajmy takie, myślę, że takie będą pasować. Proszę bardzo, co 200 metrów kosz. Proszę mi nie paskudzić moim zoo, bo ja się będę mocno źlić na to. Dobra, na razie zrobimy tu. Teraz tak, tu podstawę takie zrobiłam. Zobaczmy, co ci trzeba. Żywienie. No, ty masz problemy gastryczne, już widzę. Teren. Za mało skały. Już ci robię skałę, spokojnie. Tereny. Masz skała szorska. Tutaj trochę dostaniesz na brzegu. Będziesz się drapał, jak będziesz wychodził. Tu ci troszkę jeszcze dam. Damy jeszcze ci, o tu. Masz troszkę tej skały. To już nie, w sumie nie twój wybieg, ale masz tu. Dobrze. Wszystko się zgadza, zgadza. Środowisko, pokrycie. Kto mu dał wilczomle, czy jak to trujące? Jeszcze mi tu bestia zdechnie. Dobrze. A takie, no wszędzie bambusy ostatnio dają. Dajcie coś z tropików. Bluszcz, bluszcz. Bambus. A jakieś drzewo, o, a takie coś ci pasuje? Nie pasuje, bo to Ameryka Południowa. Azja, dajcie wszystko z Azji, o. Bóg jest z Azji, w życiu bym nie powiedziała. No nie, ja nie mam pojęcia o roślinach, umówmy się. A ja się cieszę, jeżeli 5 roślin na skrzyżu mnie w domu nie zdycha. A takiego wielkiego może nie, bo nie będziecie... Dobra, będą małe buki, bo tutaj nic nie będzie widać. A jakieś coś takie... O, masz tutaj trochę ci dam... Tu ci dam troszkę zieleninki, proszę. A z drugiej strony coś ci mogę... O, patrz, tutaj ci jeszcze krzaka damy. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś kamienie. Chcesz kamienie? Będzie... Oj, za duży kamień. Chciałam, żebyś się podrapał tym kamieniem, ale widzę, że to chyba nie do końca pyknie. Cyprysy średnio mi tu wyglądają, ale jakby drzewko figowe ci dał tu. No i spoko. Daj jeszcze... A, to jest duże figowe. Dąb? Dąb też jest z tej... O, jaki to wielki dąb. A eukaliptus? Nie chciałbyś eukaliptusa tako? Chciałbyś, dobra. Wszystko mi się zgadza, wszystko mi się zgadza. Fajnie. Dobrze. Powiedzmy, że to w miarę dla ciebie wygląda. Pokaż tutaj teren. Teren iście zacny, urozmaicenie, spoko. Co nie pasuje? Wybieg, czystość. Czy ty pewnie masz jakieś dozorce, co? Proszę bardzo, zaraz przyjdzie i naprawi. Żywienie. Ostatni wypity płyn był bardzo zanieczyszczony. Już będzie czysty, ok? Spoko. Teraz tutaj. Poziom czystości wybiegu grozi. Tak, ja wiem, że grozi. Już tutaj zaraz ktoś przyjdzie, naprawi. Dużo śmieci. To nie są śmieci. Proszę się odstosunkować. Dobrze, ja naprawiam tak, jak umiem i tak, jak mogę, prawda? Na początek. Zobaczmy jeszcze tak. Dobrostan. Kto tu ma zły? O! Biedactwo moje, nosorożec indyjski ma źle. Co ci się tu robi? Co to za brzydka zagroda, że ja się zapytam? Nie wiem, jak je... to ma. Elektryczne. Musi być elektryczne? Czy ja ją mogę zmienić na deskę? Wiem, co ja najpierw zrobię. Chodź tu. Jak ty się nazywasz, stworzenie? Jak zwykle te kołki stają od... Wróć. Od ostatniego odcinka mam jakąś fantazję ze stawianiem tych kołków. Ishita. Słuchaj, tak, pokaż mi się tu. Anuluj przeniesienie. Ja chciałam... O to! Pokaż mi się tu. No na cztery... ten.
Powyżej 2 metrów. Czego stopień czwarty? Co to znaczy stopień czwarty? Wymóg dotyczący ogrodzenia? No ja się nie znam. O! Z wederką możesz mieszkać, jak miło. A ja bym zrobiła właśnie takie... No dobra, skoro jest elektryczne, to ja się nie będę może wtryniać. Niech będzie elektryczne. 6. Aha, to jest stopień wytrzymałości. Drewno ma 3, więc widzicie, by niszczyły. Dobrze. To tak, w takim razie ja się tego nie czepiam, ale zajmiemy się tobą. Jakość ostatniego posiłku. No ja ci tu z posiłkiem nic nie zrobię. Tu jest okej, widzę. Środowisko. No znowu dali jakieś palmy, jakieś coś, co to nie lubi. No ale dobra, to nie ma wymogu, to ono nie musi mieć żadnych krzaczorów, to nic mu nie wstawiam. Urozmaicenie, dobra. Ale dajmy sobie tak, wybieg. Dajmy tutaj gatunek. Gdzie to jest? To jest chyba indyjski, tak? Tak, indyjski. Dobrze, o, masz. Dostaniesz sobie melonika, dostaniesz tu, dostaniesz o taki karmnik. Urozmaicenie już jedzonkowe będzie lepsze, prawda? Masz bałwanka, będziesz się bawić. A tutaj tace to wszystko masz. Dobra, to taka, teraz taka kwestia. Aha, nie mamy potrzebnego personelu. Proszę mi tu zatrudnić weterynarzy. Jeden, drugi, czwarty, o piąty. Dobra, szóstego. Bo tak, po pierwsze, nie handel, tylko... dobrze, tylko my centrum badawczego najprędzej nie mamy. Tak, weterynarze byli. Albo to są już ci, których właśnie zatrudniłam. Zaraz zobaczymy. To są ci, których zatrudniłam, dobra. To tak, udogodnienia dla personelu. Centrum badawcze, właśnie, muszę jakieś tu postawić, bo chyba go nie ma. Skoro ja nie mogę badać, prawda? Tak, to jest potrzebne. Centrum badawcze. Dobrze, to kupujemy w takim razie udogodnienia centrum badawcze, zróbmy takie o eleganckie. Tylko teraz pytanie, gdzie ja chcę je postawić? Powiedzmy, że je postawię tu. Tutaj nie ma żadnego wybiegu, nie? No nie ma. Nawet o tutaj mogę je wsadzić. No ale do tego ja chcę. Mogę je... Nie, zostaw to. Zamknij. Tak, całe centrum badawcze przesuń. Zaraz, ja to muszę zrobić po swojemu. Usuń, o. Zrobię drogę tak, zostaw. I teraz to... Nie chcę tego, ja chcę całe centrum badawcze. Z. Tu je... A czemu od tej... Dobra, przepraszam. Ja myślałam, że z drugiej strony jest. Dobra. Mamy centrum badawcze. Jak już tutaj jestem, widziałam, że z udogodnień jest potrzebny warsztat. Budynek dozorcy. Warsztat jest. O, taki elegancki. O. Proszę bardzo. No czemu modyfikacja się nie podoba? Stoisz, stoisz. Super. Dobra, to i to mamy, czyli to, co będzie potrzebne. Więc teraz możemy iść na badania. To jest zablokowane. Czekajcie, co to było? Źle karmiony nosorożec. Proszę bardzo. W ogóle zatrudniłam was tu tylu, że każdy ma swojego do badania. Proszę bardzo. A jeden jest od nagłych wypadków. Dobrze, to zrobione. Wróćmy. Gdzie on tu jest? Tu jest ten nosorożec. Proszę bardzo. No te posiłki to okej. Będą zaraz ogarnięte. Dobrze, tutaj już widzę, co jest. Teraz tak, znowu moje zwierzęta poproszę. Od dobrostanu. Nosorożce mają średnio. Tutaj to tapiry. Gdzie są tapiry? Dzień dobry. Znowu posiłki nie halo. Teren zacny. Środowisko tu się nie podoba. Już zrobimy. Masz, postawię ci, tutaj będziesz miał... No ale tu, przecież kliknęłam, że to ma być Ameryka Środkowa. Czego to jest polajkowane? Takie coś ci podpasuje? Nie. Halo, Ameryka Środkowa. Weźmy tak. Klimat umiarkowany i z Ameryki Środkowej. Bambus jest amerykański? Nie jest amerykański, jest azjatycki. Jakieś dziwne upodobania tu macie. A to? O, to pasuje. To masz, parę ci tutaj zrobimy. Widzę, co jeszcze u nosorożców.
teoretycznie powinnam pójść i im... To takie coś? Powinnam im pójść i zrobić jeszcze, wiecie co? To się nie podoba. Skrzyneczki. Większego matka w domu nie miała? Zróbmy takie mniejsze jakieś. Ciebie zaraz sprzedam. I dajmy jeszcze tu dwa. Dobra, masz trochę zieleniny. Będziesz zadowolony. Ciebie usuniemy. Dobrze, czy ty jeszcze tu czegoś potrzebujesz? Nie, no teren masz spoko, środowisko spoko. O, widzisz, już. Już się tym zajmujemy. Ty jesteś czym? Tapirem. Już cię szukam. Proszę bardzo. Gatunek. Jest. A panamski jesteś, dobrze. O, patrz, dostaniesz takie coś, bo wy, ja wiem, że wy lubicie. Czekajcie, gdzie to było? Jest, urozmaicenie. Zabawkowe akurat chcą, proszę. Już wam robimy. Patrz, jedna piłka. Kula. Kolejne. I jeszcze o takie dostaniesz tu. Dobra, więc zabawkowe już macie, więc jest okej. Okay. Tu jakoś posiłku zaraz powinno to być lepiej. Jak tu jesteśmy, chcę zobaczyć... no tu przecież jest woda, tak? A ja nie chcę mapy cieplnej, ja chcę wodę. A, woda B. Dobra. Już robimy tutaj w takim razie udogodnienia. Tu i woda. Trzeba byłoby, wiecie co, gdzieś to... O, tu z tyłu skitrać, żeby ludzie nie widzieli, prawda? Tak jak ja to zwykle robię. O tak. No weź tu stań, proszę cię. Dobra, stanęło. Okej, okay, to teraz tak, to mogę wyłączyć. Tu mogę zrobić, daj ścieżkę. Wyłącz to wszystko najpierw, to dopiero ścieżka będzie działać. Tak, proszę i proszę. I jest. I czy ja tu... Puść tą ścieżkę już. No i zepsułam! Naprawiłam. Czekajcie, tak... Dobrze, widzę, tak. Tutaj jest już wejście ścieżki dla tych. Dla ludzi, dla pracowników, prawda? A tutaj co tu jest i czego do tego nie ma ścieżki? Co to jest? No obiekty, ale tak szczegółowiej. Dobra, jak będą coś chcieli z tym, to ja to zrobię. Chociaż już no od razu tutaj. O. Ja sobie to na razie daruję, wiecie? Dobrze. Tak, czy ty już tutaj... Puśćmy na chwilę grę. Jakość ostatniego posiłku. No ale filtracja wody już powinna być lepsza. Urozmaicenie super. Jeszcze tak. Nie, to chciałam spauzować grę. Aha, tutaj tablica jest. Spoko. Tylko niespoko jest syf. Proszę, proszę. Moi drodzy, jeszcze potrzebne jest... O... Proszę bardzo. Co z drugiej strony? Aha, z drugiej strony nie ma żadnych zwierząt. Dobra, to wracamy w takim razie do koszy. Bo mówię, syfić tu nie wolno. O, ja tutaj poustawiam te kosze. O, jak leci z karmą dla niego. Okej, okay, fajno. Tutaj gdzieś na jakimś rozdrożu też dużo koszy się przyda. Tutaj właśnie koszy nie stawiałam. A zaraz muszę... Dobra, tu już kosze są. Tutaj dam jeszcze kosz i tu. Dobra. Ja u ciebie coś miałam zrobić jeszcze. Pokaż się. Urozmaicenie masz. Premia międzygatunkowa nie. Tutaj. A, bo ty też tutaj masz. Pokaż. Też tu woda jest zła. Trzeba o tu gdzieś w tym miejscu postawić jakiś uzdatniacz kolejny. Dajmy tu. O, patrzcie. Tu by było idealnie. Tylko, że tu ludzie chodzą i się zaraz przytegują. Nic, krzakami schowam jakoś. Da radę tu jakoś to wcisnąć? Ja bym tak prosiła. Nie da się. Gdzie ja tu jeszcze to mogę upchnąć? Zaraz, bo oni chodzą tędy, pod tym się nie da. Tu się da. Patrzcie. Tylko też będę musiała to schować. Ale dobra, już tu...
Już to będzie lepiej. Dobrze, to dajcie tak. Po pierwsze, trasy. Dla personelu. Tu. Nikt więcej nie wchodzi. Po drugie, przyroda. A właściwie to ja sobie może pożyczę jaką przyrodę. Daj tą przyrodę. O, proszę. Schowam, że nie widać. Nawet tu postawię, jak się zepsuje, to zabierzemy i wtedy przyjdzie ten i naprawi. Dobrze, pokażcie, co ja tu mam. Poziom wody. Słonie indyjskie to muszę gdzieś wcisnąć. Tutaj coś jest? Tu jest syf! To jest jeden wielki zbiorowy syf! No dobra, nie, bo tutaj by tak fajnie wyglądało nawet. O, tu wybieg dla słoni i trochę wody by miały i wszystkiego. Albo gdzieś o tutaj na górze. Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Jeszcze kwestia tego, że... Kto tu ma źle? U nosorożców ja już byłam. Dobra, puśćmy grę. U nosorożców byłam. Tutaj już też macie oczyszczanie wody włączone, prawda? Sprawdźmy. Tak. No woda jest zła, ale oczyszczanie mam, prawda? Działa. To oczyszczanie zbiornika wodnego. Stacja... Jak nie działa? To działa czy nie działa? No halo. Bo ja w tym momencie nie wiem. Termoregulator. Dobra, to mi niepotrzebne. Ale to gdzie... Czekajcie, gdzie ja sobie wsadziłam tu stację uzdatniania wody przed chwilą? Tu. Regulacja wody. Ustawiona 20. Zakres 60. Połączone obiekty. Ten. Dobra, no i ten na pewno. Dobra, pokaż to. Nie drzewo, ja chciałam stację. Jest. Konserwacja działa. Przegląd. To mogę przesuwać. Aktualna temperatura. No 20 chyba jest ok. Nie wiem, nie znam się w tym momencie. Wiem, że teoretycznie to działa. W praktyce zobaczymy, co jest nie tak. A idźcie w ciul, schowałam to! Tu co się dzieje? Czystość, tak? Dobra, schowaj to. Odejdź z tym, bo ja się teraz gubić zaczęłam. Puść tą barierę. Czy ciebie trzeba do lekarza? Jeszcze nie. Czystość. Panie, chodź tu posprzątaj. Chodzisz, cieszysz się? To sprzątaj. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy to działa. Wiem, że są do odebrania nagrody ze słoni, tylko ja się patrzę, gdzie ja sobie to mogę wsadzić, te słonie. Przerobić... Dobrze, zaraz powstaje jeszcze drugie centrum badawcze. Gdzie jest pierwsze? Pierwsze ja stawiałam... Czekajcie. Szukam, gdzie ja postawiłam... Centrum badawcze. Nie, nie tu. Gdzieś tak w środku je postawiłam. Jak te budynki wyglądają wszystkie tak samo? Tu je postawiłam. Dobra, to jedno centrum badawcze jest tu. To drugie by trzeba było walnąć o tu. Dobra, już mam na to miejsce. Dajcie to centrum badawcze. Dla personelu, proszę bardzo, centrum badawcze. Mogę je troszkę tak przesunąć? Ja tak z głupa postawiłam, że... O, dobra, jest lepiej. Okej, macie drugie centrum badawcze. Co tu ze zwierzęciem? A, to te zwierzęta. Dobra, ja się muszę zdecydować, gdzie ja te słonie chcę ulokować, wiecie? Wiecie co, może przeczytajmy najpierw o tych słoniach. Gdzie są te zwierzęta? No, słoń. Zoopedia. Ile to ma mieć wielkości? 700 do wysokości 2 metrów. Dobra. 700. Gdzie tu byłoby? Może tu by tak te słonie otakoi. Tutaj ścieżkę. No, to nie jest durna myśl. Czekajcie, tutaj będą słonie. Tutaj ścieżka na samym krańcu. No to... Dobrze. Nie, to nie będzie dobra myśl. To nie będzie dobra myśl, bo tutaj będzie jednak za mało miejsca dla nich.
Ale patrzcie, można zrobić przejście tędy i tu zrobić miejsce dla słoni. Tylko teraz pytanie, czy słonie potrzebują wody? Tak. Słonie potrzebują wody. Gdzie? To proszę dozorcę wzywać. Ja tu jeszcze może dwóch dozorców zatrudnię. Nie wiem, ile oni tu mają personelu. Przecież tutaj nigdy nic nie wiadomo w tym zoo. Dobra, wystarczy was. Jazda sprzątać. Teraz tak, szukam miejsca dla słoni. Nie przeszkadzajcie mi chociaż sekundę. Czy tu? Nie, tutaj nie ma przejścia, bo tak popatrzyłem, jakby zrobić tak, bo tu jest bajoro, nie? Jakby zrobić tam przejście dla słoni. Tutaj chyba za mało miejsca. No szukam właśnie tak, żeby to mi się mogło zgadzać. Pokażcie mi jeszcze tylko to. Ja sobie to będę musiała naprawdę pokombinować, tam już nie wejdę. Pokombinować w kwestii tej czystości jezior. Bo ja te uzdatniacze ustawiam, ale one jakby nie działały. Pokażcie. Woda. Stacja uzdatniana nie działa. Dobra, tu jest jeszcze woda. Tu powinnam gdzieś postawić uzdatniacza. Spróbuję tu udogodnienia. No ja nie mam pojęcia, czy oni tam będą chcieli kiedyś wchodzić, czy nie. Dobra. I teoretycznie to powinno działać, tak? Sceneria, technik. Termoregulator. A, bo to jest uzdatnianie, ja nie to stawiałam, co trzeba. To stawiamy, halo. Już ogarnęłam, dziękuję. Dobrze, jedno jest. To, że gamoniom się nie będzie podobać, tam to gdzieś. Gdzie jest ten, co ja go w chabaziach chowałam? Tu. Dawaj to. Tą grupę najpierw zamknij, to usuń. Dawaj to. Ustaw się tędy do ścieżki. Mam nadzieję, że ścieżka trybi. O, teraz, dobra. Okej, okay, i pokażcie, teraz to tu działa. A gdzie jest ten, co ja pierwszy przed chwilą postawiłam? Dlaczego nie mogę między tym... Dobrze, niech się parzy. Niech się parzy, ja mu nie będę przeszkadzać. Patrzcie, gdzie jest tamten, co ja go postawiłam. Tutaj jeszcze jest nie tak. Z tego, co widzę. I ja bym to mogła postawić. Jako tak źle na takim obrazie widzieć. W tym miejscu trzeba było postawić. A tak na serio, postawię to tu, o ile da radę. Dasz radę się Halo, ja chcę cię obrócić. Czy... Dobra, zamknij tą grupę całą przeklętą. Ta grupa to jest największy problem. No przed chwilą łapałeś. O, tam gdzieś łapię. Przybliż, to może mi będzie prościej. O, dobra. Dobra, zobaczymy, ile tam się dzieje. Czego? A jakiego ty pomieszczenia szukasz? Dozorca. Dobra, ja wiem, że ja ci muszę parę tych tutaj zrobić. Tu masz uzdatniacz wody, jeszcze ci znajdę. Pokażcie, czy to coś dało. 4%! No, majątek. No, będę musiała tu serio nad tym popracować. Będę liczyła tutaj na wasze rady. Jak tu nie ma zasilania? A jak wam tam z tyłu jeszcze postawię? Do rady tu z tyłu dostawić jeszcze jednego? Albo w sumie tu tak o. Ale zawsze działa, prawda? Dobra, zamknij tą grupę. Dobrze, kochani, ja będę kończyć ten odcinek. Ja będę liczyła właśnie na wasze rady, jak co tutaj bardziej poogarniać. O, 30... A, bo ta woda się dopiero oczyszcza, dobra. No czekajcie, jeszcze ja sobie na szybko tylko zobaczę. Tu się oczyszcza, tu działa. Tutaj teoretycznie czyste, tak? Te wody są. Woda.
Termoregulator, nie wiem, czy jest konieczny, ale z wodą jest chyba już. Okej, co to jest o to? Aha, to działa, dobrze. No to chyba w porządku. Dobra, i będę musiała... Co, jaka sytuacja alarmowa? Dobra, to mamy. To teraz zostaje nam, słuchajcie, jeszcze zrobić, żebyśmy te miejsce dla słoni znaleźli i ogarnęli tych przeklętych pracowników, co są za kałą tego parku, że tak powiem. Dobrze, kochani, kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie go i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.